Cześć, jestem Nadia Witos na moim kanale i dzisiaj, tak jak w ostatnim odcinku, otwieraliśmy Fidget Toys, a dzisiaj będziemy Fidget Toysy niszczyć. Dominik jechał do Krzata, żeby kupić. Ja nie wiem, ja z nim nie byłam, ja nie wiem, co on kupił. No i będziemy je niszczyć. Tak, Nadusia, to się zgadza. Ja byłem przed chwilą w Krzacie, kupiłem parę dla ciebie Fidget Toysów, niestety one nie są dla ciebie. To znaczy, one są dla ciebie, ale nie przetrwają tego niestety długo, ponieważ będziemy je dzisiaj niszczyć i patrzeć, co mają w środku. Ja siedzę tutaj po drugiej stronie kamery, Nadia siedzi sobie tutaj i jest na stole operacyjnym, w którym będzie niszczyć te Fidget Toysy, ponieważ co jak co będzie... Nadia ma zamknięte oczy i nie patrzy. Co jak co, będzie to jakaś zabawa w pewnym sensie dla Nadii, jak i dla mnie i mam nadzieję, że dla was, no bo jestem ciekaw, co w takich rzeczach, jak na przykład to, ten gniotek, albo ten gniotek się znajduje w środku, więc zapraszamy was do oglądania. Pamiętajcie o łapce w górze, jeśli chcecie więcej takich odcinków, no i subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Dobra, zaczniemy sobie od takiego klasycznego gniotka, otwieram go i go niszczymy. Miej jeszcze oczy zamknięte, ja pokażę teraz do kamery, co to jest za zabawka. To jest, słuchajcie, taka zabawka. O. Nie pęknie już. nie pęknie, spokojnie. Jak widzicie, to jest taki gniotek, co jak się go tutaj tak pościska, to on tak ma jakiś tutaj, co to jest, jakiś... Jezus, to jest bardzo ciekawe. To jest jakiś brokat w środku. Ja już obstawiam, że to będzie brokat i jakiś glut. Ale w każdym razie, Nadia, możesz otworzyć już oczy i zobacz, masz taką zabawkę. Fajna, prawda? To jest inny. Gadaj, że ci się podoba. Nie. No dobra, Nadia, jak ci się bardzo spodoba, to kupimy nowy, dobra? I będziesz miała. Dobra, czyli... Nie trzeba. Pierw, zobaczcie, pozbywa się, Nadia. To jest na początku ze slime, a to nie jest ze slime. Dasz sobie radę, czy ci pomóc? Nie, dam, ja już przecinałam siatki. Dobra. Już przecinałam kiedyś gniotki. Dobra, przecinałaś już kiedyś gniotki, czyli ty spodziewasz się mniej więcej, co będzie w środku. Może bez siatki czasami być fajniejsze właśnie. Dobra. Czasami te siatki wiele ludzi wkurzają. Dobra, to pokaż go jeszcze, jak będzie się go dotykało bez siatki, tylko pierw się ją musisz pobudzić. Będziesz, o, super. I teraz pokaż, jaki jest teraz dotyku bez tej siatki. Okej, oczywiście to nie jest koniec niszczenia, też jest super, bardzo mi się podoba. Żywot powoli dobiega końca tego gniotka. Dawaj, Nadia, na pół. Mówiłam, żebyś miskę! Okej, to weź szybko miskę. Taka mała wystarczy, no i dawaj, dokonuj zniszczenia. Patrzcie to. Ja nie wierzę, w środku tego gniotka było takie kuleczki, które na dobrą sprawę da się jeszcze zniszczyć. Czy mi się wydaje? Ciężko. Ciężko. Ja spróbuję jedną zniszczyć, ale zobaczcie to. Więc tak na dobrą sprawę, to też jest zabawka. Więc tylko jest niestety bardzo brudząca, no masz rację. Więc jeśli ktoś chce, może sobie takie coś kupić, jak mu się to znudzi, psuje to i ma takie coś do zabawy. No, do tego jeszcze można włożyć balona do te kuleczki, do balona i jest gniotek. No i zobacz, normalnie jakieś lifehacki my chyba dzisiaj odkrywamy. Czy to już znane praktyki? Znane. Podasz mi papier, bo jestem teraz cały brudny. Tam jest. Zobaczcie, w ogóle już trochę syfu zrobiliśmy. Mama jest tam za drzwiami i jak ona tu wejdzie, będziemy mieli przypał. Więc chyba musimy zacząć nagrywać ciszej. Dobra, więc słuchajcie, kochani, losujemy z naszej magicznej siaty, która jest pode mną, kolejną rzecz. Nadia nie patrzy, ma zamknięte oczy. I teraz coś takiego innego, zupełnie innego. Weźmiemy coś takiego, coś co raczej nic w środku nie ma. Ale jestem ciekaw, jak od środka nic wygląda. W środku nie ma? No tak mi się wydaje, zaraz zobaczysz, co to jest. I w ogóle mam dwa kolory tego, więc Nadia będziesz mogła sobie wybrać, który niszczymy, który zostawiamy, dobra? Mhm. Okej, więc jedna rzecz i druga rzecz. Otwieraj oczy. Słodkie są dwie. Ja bym zniszczyła zieloną. Zieloną, dobra, niebieską zostawimy w takim razie, ale i tak to nie zmienia faktu, że jestem ciekaw, co jest w środku. Obstawiaj się. Gąbka, tak? Mhm. Gąbka, no dobra, gąbka. Zgodzę się chyba nawet z tobą, też bym tak powiedział, że jakaś gąbka. Ciężko może to być przeciąć, więc proszę cię, ostrożnie. Te nożyczki są właśnie nawet tępe, takie, że nie powinny nawet być w ogóle ostre, ale dadzą sobie radę tutaj z tym squishy. O! Ta-da! Dobra, ja już pokażę. Patrzcie. Bez kitu. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Co to jest w środku? Gąbka.
gąbka, najzwyklejsza gąbka, taka gąbka, która nawet z tego nie wypada, zobaczcie, nawet nie da się z tego wycisnąć. Cały ten squishy jest zrobiony z takiego materiału i na zewnątrz po prostu jest tak ładnie pokolorowany i wyrzeźbiony. Dobra, słuchajcie kochani, kolejna rzecz. Nadia ma oczywiście zamknięte oczy. Oj, to jest jedna z ciekawszych rzeczy, bo zobaczcie, co to kurde jest. Dobra, Nadia, już wiesz co to jest? Już czekaj, już ci daję. To jest taka łapa, otwieraj oczy. Ja mam takie, ale żółte. Tak, właśnie identyczne mówisz, tylko że żółte. No dobra. I to trzeba wziąć miskę niestety. I to trzeba wziąć. Większą. Dobra, weź większą miskę w takim razie. Nadia jest, jak widzicie, przygotowana. Ale zanim to zrobisz, Nadia, obstawiamy. Co będzie w środku? Pianka taka jak do golenia. Pianka jak do golenia. Czekaj, mogę jeszcze zobaczyć. No, wydaje mi się, że to może być pianka do golenia. No to dobra. Oddaję i ucinasz paluch, tak? Dobra. Powietrze mi wmuchnęło. Ale nie. Dobra. I patrzcie. Oj, uważaj, nożyczki brudne już są. Nie. Normalnie jak bita śmietana jakaś, albo pianka do golenia. Peskitu. Ciekawe, co oni rzeczywiście używają. Ciekawe, co to rzeczywiście jest. Jak widzicie, wylało się z tego właśnie takie białe. Mogę to dotknąć? Mogłem tego nie dotykać. Dobra, więc Nadusia, poprosimy ciebie, żebyś zamknęła oczy. Otwieraj w sobie oczy, nie musisz ich zamykać, bo mam teraz coś takiego. Ojej, ja to widziałam. To jest coś w ogóle obrzydliwego. Pokaż to jeszcze do kamery ładnie. Zobaczcie, taki łeb. W środku Orbis. I w środku ma Orbis, więc będzie bardzo podobny do naszej pierwszej zabawki. Jak to się przetnie, będzie mega fajnie. Obrzydliwy łeb, którego jak się nadusi, to z polika wyskakuje takie coś. Aha, pierw Nadia pozbywa się tej obudowy, tego łba. I w środku będzie takie coś. O my gdy. Nie spodziewałem się takiego. To jest bardzo zwrotu akcji. Dobra, ale to w środku jest fajniejsze, bo ten łeb jakby... Bo obrzydzał to mi tak szczerze, a to w środku już jest fajne. Ja bym to już sobie zostawiła nawet, takie fajne. Fajne? Takie ci się podoba? Kurde, bez kitu, no mi też się podoba, ale no nic. Na rzecz tego odcinka chyba musimy to zniszczyć. Damy to do tego. Dobra, zmieszamy to z tamtym Orbis. Może coś pożytecznego później z tym zrobisz. Nie, że boję tak przedmiot. Dawaj, też ale. O! Woda. Dziurę trochę zrobię. Bop! Ale jaja. Zobaczcie, ile tych małych kuleczek wypadło z tego. Ja tak sobie jeszcze pozwolę jedną chwycić, bo akurat te nie mają brokatu i są fajne, bo nie brudzą. I są takie mega obślizgłe, wam powiem szczerze, w łapie. Są bardzo mokre. Tak samo jak w ogóle tamte kuleczki z tym brokatem, bardzo mokre, nie wiem, one mają jakąś chyba wodę w sobie albo jakiś inny płyn. No bo się tak robi, że one są na serio takie małe, no. Takie, jak się je kupuje, wkłada się do wody i rosną i są takie, tak się je robi. Aha, ale to nie jest nic jadalnego. Nie. Dobra. Dobra, kolejne rzeczy. Nadia ma zamknięte oczy. Ja niestety muszę was zmartwić, ponieważ nasz odcinek niedługo będzie dobiegał końca, przed nami jeszcze... Może zrobimy jeszcze drugą część, jeśli wam się spodoba, dlatego łapki w górę pamiętajcie. Ale przed nami jeszcze taka rzecz, ale przede wszystkim to jest sam finał. Nadia, nie patrz, to jest sam finał. Zobaczcie, jakie to jest ogromne, więc zostańcie z nami do końca. I teraz otwieramy kolejne rzeczy, teraz weźmiemy się za ten ser. Ja widziałam to 1000 razy. 1000 razy widziałaś tą zabawkę, mówisz? No dobra. Ale nie chciałam kupować. Dobra, ale ja kupiłem, więc proszę, możesz otwierać oczy? Masz takie... Ja te myszki sobie może zostawię. Dobra, to te myszki sobie zostaw, a tu masz taki ser. Tam w środku nic nie ma. No właśnie, i też mi się wydaje, że w tym serze, tak szczerze, kochani, nic nie ma. Ja kupiłem to z myślą o jakimś Orbis albo innym gniotku, a zobaczcie, ten ser w środku nic nie miał. Nadia go przecięła i tyle. Kolejna rzecz, przedostatnia w dzisiejszym odcinku, Nadia, to jest taki... O, rekin. Rekin z Orbis, więc nasze Orbis będzie się chyba powiększało. I tak samo, pewnie pierw będziesz musiała zniszczyć tego rekina. Nie będę musiała zniszczyć. A nie, ściągniesz go. Łe, zobaczcie to. Ile tych kuleczek, to wygląda normalnie jak, nie wiem, masakra. A ten jest duży. Fajny. Łe, zobaczcie, jak się wszystko wysypało, to poleciały te ja.
Ale będzie sprzątania za moment, ty, ja nie wierzę. I zobaczcie. Oczywiście w środku było Orbis, już nic nowego dla nas. Tak, w tym odcinku ostatnia zabawka, bo jeszcze trochę tych rzeczy w siatce jest, ale one już nie będą ciekawe, bo przed chwilą przecięliśmy wszystko podobne. Tych Orbis jeszcze kupiłem więcej, ale już nie będziemy tych Orbis przecinać, bo już wiemy, jak wyglądają. W każdym razie, to jest finał. Proszę, Nadia, możesz otwierać oczy. Nie mam się... To jest jakiś koronawirus czy co? Chyba nie. Kupiłaś jeszcze więcej Orbis. To jest Orbis? No. Nie gadaj, że to jest Orbis. To było tak wielkie. Ło kurde. To jest nawet niefajne, tak bym powiedziała. Tak? Nie duże to mogę jest. To zobaczyć? Pokażę do kamery. Zanim to zniszczymy, to zobaczcie. To Nadia nazwała to jakimś... Koronawirusem. Ale no, nie wydaje mi się. Jest to taki glut i serio, nie jest taki super dotyku, bo jest za duży po prostu, więc... Tniemy mu czapeczkę. Tniemy mu czapeczkę. Ciekawe, czy jak przetniesz mu czapeczkę, to od razu kulki wylecą? Nie. Nie ma. Nie ma tu kulek. Jest zabezpieczony. Jest zabezpieczony, okej. Okay. Więc Nadia już zniszczyła. Takie coś? Ja wiem! Czapeczka będzie na mieszki. Tniemy. Koronawirus zostanie zniszczony. To jedno odtniemy. I zobacz, co jest? Orbis. Orbis. Co? Łe, ile kuleczek, łe, ajaja. No to był kaktus. Albo kaktus, no. Zobaczcie, ile zielonych. Coś tu było w środku. Może jakaś nagroda? Pokaż. Kupa. Pokaż to co? Skupa. Jaka kupa? No kupa. Ej, coś... bez kitu. Jeszcze coś tu taka jest. Plastikowa kupa. To jest jakaś czapeczka? To my się dowiedzieliśmy, że w środku były jakieś niespodzianki. Może o to w tym chodziło, żeby to zniszczyć? Nie, no nie wydaje mi się. Te jakieś artefakty w środku były, widzę. Zobaczcie. Prezent. Prezent. Nawet fajnie, że to przetnęliśmy. Totalnie się tego nie spodziewałem, tak szczerze, Nadia. W ogóle się tego nie spodziewałem. I jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I żeby może będzie druga część z tego, jak jeszcze więcej przecinamy. Tak, więc jeśli zostawicie dużo łapek w górę, to będzie druga część. Jeśli wam się oczywiście spodoba taki odcinek. Do zobaczenia za tydzień. Pa!